Święto miasta jest już tradycją. W tamtym roku ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia impreza nie mogła się odbyć. W tym roku jednak mieszkańcy Lubina będą mogli świętować i to przez dwa dni. W piątek na scenie zobaczymy m.in. zespół Naman, Tabu, Happy Sets czy bojsów. Natomiast rozpoczynamy wszystko holi festiwalem o godzinie 15 i od, tego, od tej godziny też będą otwarte bramy. W sobotę natomiast na lubińskiej scenie muzycznej zobaczymy zespół raz dwa Tribute to Manam", Sariusa Dawida Kwiatkowskiego oraz Piotra Cugowskiego. Koncertom przez dwa dni będą towarzyszyły liczne atrakcje. Tradycyjnie przygotowano strefę gastronomiczną. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci. Tutaj mam na myśli Wesołe Miasteczko czy Dmuchańce. Między Także miały swoje stoiska, m.in. Muzeum Historyczne z warsztatami czy Centrum Edukacji Przyrodniczej. Przygotowano także strefę fitzon. Oprócz tego, swoje stanowisko będzie miała Fundacja DKMS. Będziemy rejestrować potencjalnych dawców komórek macierzystych 27 i 28 sierpnia w godzinach 15:23, ale jest, jeżeli ktoś by nie zdążył, to jest możliwość, że przedłużymy np. półgodzinnych. Ugodziny, godzinkę. Organizatorzy zachęcają do rejestracji, ponieważ im więcej osób to zrobi, tym większe prawdopodobieństwo uratowania czyjegoś życia. Zgodnie z tradycją, święto miasta odbędzie się na lubińskich błoniach.